Buongiorno. Wieczorową porą. Witamy Was w dzisiejszym filmiku. Płyniemy szybką łódką. Nazwałbym ją wodną łódką. Wodolotem bym ją nazwał. Bo ona ma prędkość i płozy i unosi się nad powierzchnią wody. 35 minut z Sarandy do Korfu. 115 zł do osoby. Będziemy w Korfu półtorej godziny później, bo tam jest godzina zmiany czasu. Zmieniamy państwo. Przeszliśmy przez odprawę na dowodach z Albanii do Korfu bez problemu. Sprawdzali dowody, nie sprawdzali toreb. Nie wiadomo, co tam mamy. Może rzeczy dozwolone, może niedozwolone. Kto to wie? Wink, wink. Zapraszamy Was na nasz filmik 3 dni w Korfu. Pan nie pozwala, pan tutaj pilnuje, żeby tutaj zostawić większe torby, żeby siedzieć sobie wygodnie, bez niczego albo z małymi plecaczkami. Dobra, jesteśmy na pokładzie. Tak. Siedzimy. Jest dwie fajne rzeczy. Klima, bardzo wygodne fotele. Jest duża odległość między fotelami, większa niż według mnie w samolotach. Tak, dużo większa. No. To tak się czujemy jak pierwsza klasa w samolotach w latach 50. Tak, właśnie w tych latach 50 jak było, pamiętam. Czekamy, aż wjadą srebrne zastawy, pieczone łabędzie i takie tam węgorze. Będziemy płynąć pół godziny. Z tego 35 co... minut podobno. Tak, jeszcze jedna rzecz. Zmiana czasu. Zmiana czasu, tak. Wypływamy 18.30, więc będziemy tam po 19 chwili, ale plus ta godzinka, więc to będzie 20. Po 20. To nie jest jedyna opcja, bo my płyniemy do wodolotem, zdecydowaliśmy się na tą opcję. Szybsza. Jest jeszcze druga opcja, która trwa tam... Półtorej godziny. Ale jest to taki rejs taką łodzią. Prom, na który można wjechać jakimś pojazdem. Samochodem, motocyklem, kładem. Więc jakby tutaj jest kwestia taka, że co kto woli. Jeżeli macie osła, to śmiało, walcie na tamto. Jeżeli nieszczęśliwie nie posiadacie osła, to tutaj. Słyszałem, że wiele ludzi wybiera się na Korfu w podróż, na zawiezienie swojego osła na emeryturę. Michałowi się dzisiaj wkręciło klikanie ustami. Suja THS klika. Jeszcze jedna rzecz. To nie jest takie duże? Ile tu może być miejsc? 64 miejsca tak. Są na tym pokładzie. Łódź jest dużo dłuższa, ale ten pokład jest dość taki wydzielony. Po prostu siedzimy w takiej jednej części, a takich części jak nasza są jeszcze jedna. Druga jakaś taka przejściowa, jest tam bar i tak dalej, bo mamy taką właśnie kartkę, na której widzimy. No i trzecia taka z przodu, więc myślę, że to może być ze 100 miejsc albo ze 120. Tak szacujemy. Myślę, że Dusia ma rację, a Januar brefuje. Co? Myślę, że Dusia ma rację, a January brefuje. Ja jestem February. I łódź jest jakby zamknięta. To nie jest tak, że sobie jesteście na pokładzie, chodzicie, zwiedzacie, pryska na was jakaś tam, nie wiem, bryza. Zamknięty pokład. To nie jest tak, że wam czopki zwieje. Tak, chociaż mi zwiało, jak szłam tu. Ma jej zwiało, bo ona tak szybko idzie, że pęd wiatru porywa jej czapkę w mgnieniu. Ale się śmiesz, ale to jest właśnie, kto mnie zna, ten wie, że ze mną spaceru nie ma. Ale powiem wam, że jak na te rejony, to idzie w miarę sprawnie. Mamy 15 minut do wyjazdu, do wypływu i jakby w zasadzie, no, większość ludzi już chyba siedzi, nie? Nie, cały czas dochodzą jakieś niepokój. Ale to jest takie, no, to nie jest na ostatnią chwilę. No może nie, ale dla mnie to wszystko są szczury lądowe. Ja już jestem wytrawnym marynarzem, bo już siedzę nie, to 10 minut. Ty latasz samolotami, ty nie pływasz statkami. Statek powietrzny. Powietrze. No tak. Ciecze i gazy to da są płyny. Się, da się to pod no pływam w powietrzu, płynie. Faktycznie. Na razie w takim razie siedzimy. Coś wam pokażemy zaraz już z okna. Na razie w takim razie siedzimy na pokładzie. Mówimy wam na razie. Update. Właśnie mijamy północną część wyspy Korfu, na której będziemy spać i płyniemy na środek wyspy, płyniemy do Korfu miasta, którego musimy się przetransportować godzinę z powrotem na północ do tej wyspy, którą mijamy. Jesteśmy w Korfu,
na Korfu, ponieważ to wyspa, więc można powiedzieć na. Powróciliśmy do Europy. Czuć Europą, nic się nie zmienia, ale zmienia się wszystko, jest inaczej, ale tak samo. Tak.